O, a Jaruś nam powie, czy lubi chemię. A chemia to moja druga dziewczyna. To zrozumiałe. Super, to dawaj zadanie. A co ja z tego będę miał? Nic nie będziesz miał. Robisz zadanie codziennie na każdą lekcję. Chyba śnisz. No, chyba... Licealna pierwsza A czeka na kolejną lekcję. Asia Ratajczak, która ukradła swojej przyjaciółce pieniądze, cieszy się, że prawda nie wyszła na jaw. O, a tutaj szkolne studio... No, najlepsze, wizażystek. Tu jesteście, dobrze. No, zrobicie. O, patrzcie, kto przyszedł. Dobra, siadaj. Dosyć tej twórczości radosnej. Pierwsza A zamiast lekcji chemii będzie miała zastępstwo z wychowawcą tej klasy, nauczycielem fizyki Andrzejem Lesickim. Uczniowie lubią go i szanują, ale kolejna lekcja fizyki w tym dniu wcale ich nie cieszy. Proszę pana, mamy w tym tygodniu dwa sprawdziany. Ale to nie jest sprawdzian, tylko kartkówka. Jedno proste pytanie, dobrze? Nie. I panny schowają już tutaj te pędzelki i farbki, dobrze? Pędzelki. Borowiec, schowaj już tą kamerę, dobrze? No już, chował. I proszę, wyjmujemy karteczki. Nie, no ale przecież jutro miał być sprawdzian. Mamy w tym tygodniu dwa sprawdziany, proszę. To nie jest sprawdzian, tylko kartkówka. Jedno proste pytanie, dobrze? No ale przecież wcześniej też była już fizyka. Borowiec, przestań filmować. No nie filmuję przecież. Zróbmy wychowawczą. Aha, i przypominam, że na jutro należy przynieść pierwszą ratę za wycieczkę, 200 zł. Liczę na to, że nikt nie zapomni. Panie profesorze, no bo ja chyba nie dam rady pojechać. Ciekawe dlaczego. No bo dla niektórych 200 to jest już majątek. Małkowska, spokój! Za chwilę będziesz miała możliwość przelać swoje mądrości na papier, dobrze? A teraz wyjmujemy karteczki. Nie, ale... Księżniczki schowają te farbki, dobrze? Borowiec przestanie filmować w tej chwili. Schowałem się. Ja nic nie piszę. Powiedziałem, o wycieczce będziemy rozmawiali jutro, a teraz piszemy. Podaj przykłady. Dzień dobry. Dzień dobry. Widziałam tutaj ostatnio taką boską bluzkę, naprawdę. To szukaj. Czy przepraszam? Asia stara się zapomnieć, że okradła koleżankę. Dziewczyny spędzają razem popołudnie na zakupach. Wow, super. Genialna naprawdę. Jest, prawda? Weź ją przymierz, zobaczymy, jak wyglądasz. Dobra, to lecę ją przymierzyć. Super, naprawdę. No, ona w ogóle kosztuje? 59. Tylko wiesz, ja nie mam tej kasy, którą zgubiłam. Mogłabyś mnie... nie zgubiłaś, tylko pewnie w domu zostawiłaś. Musisz poszukać. Ale pieniędzmi się nie przejmuję, ja ci pożyczę, mam na tyle, więc... Naprawdę? No, przymierzaj się pokazać. Dzięki. Iwona nie domyśla się, że pieniądze, które pożycza jej Asia, to tak naprawdę skradzione jej 100 zł. Asia zgadza się zapłacić za bluzkę koleżanki, żeby popisać się przed nią, że też stać ją na zakupy. Jestem naprawdę śliczna. O, ta torebka została ostatnia. Bardzo dobrze się sprzedaje. Właśnie widzę, super kolory. Mhm, świetne. Modne są w tym sezonie. Naprawdę będzie pani pasować. Super. No jak tam ci idzie? Wow. Jak? No super, powiem ci. Jest genialna, naprawdę. Wzięłabym ją na tą wycieczkę. Już to super, tylko że no... po górach będziesz w takiej bluzce chodzić, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślisz, że ja mam zamiar po górach chodzić? Proszę cię, ja tam chcę imprezować. Przecież ona jest idealna. No, ale myślisz, że Lesicki nam pozwoli na imprezy? Myślisz, że ja się będę Lesia pytać? Proszę cię. Asia boi się, że sama nie będzie mogła pojechać na wycieczkę, bo wie, że rodzice na pewno nie dadzą jej na to pieniędzy. Dlatego wymyśla powody, dla których nie może pojechać. Czekaj. Polecę po telefon. Zrób zdjęcie. Naprawdę śliczna jest ta bluzeczka. Prawda, przepiękna jest. Weź muszę ją mieć. Uśmiechnij czy coś. Super. A teraz na drugi bok siadł. Super. Masz. Słuchaj, weź się idź szybko przebrać, a ja idę zapłacić za tą bluzkę i za torebkę, dobra? Dobra, dzięki. Będzie to torebeczka? Tak, torebeczka i płacę za bluzkę koleżanki. Dobrze. Strasznie się denerwuję na samą myśl o tej wycieczce. Bardzo chciałabym jechać, ale starzy pewnie znowu nie dadzą mi kasy. Będą jęczyć, że bezrobocie, że jest ciężko. Ale co mnie to do cholery obchodzi? Chcę jechać na tą wycieczkę jak cała reszta mojej klasy. Jedynie ta ofiara losu, Agata, nie pojedzie. Ale nie chcę być taka jak ona. Chcę być taka jak Iwona. Wracając do domu, nastolatka próbuje ukryć przed matką nową torebkę. Boi się, że kobieta będzie wypytywać, skąd miała na nią pieniądze. Czekaj, co tam masz? Nic. Aśka, byłaś na zakupach? No przecież wiesz, że nie mamy pieniędzy. No przecież są wyprzedaże. Ta cena nie jest aktualna. Kupiłam tą torebkę za 20 zł. Sam rano dałaś mi 25 i jeszcze piątka starczyła mi na kawę. Asia, wiesz, że powinnaś oszczędzać, no? Dobra, nakryj do stołu, ojciec zaraz wróci.
A gdzie jest? Na rozmowie o pracę. Matka nigdy nie podejrzewałaby córki o kradzież, dlatego uwierzyła, że torebka kosztowała zaledwie 20 zł. Asia cały czas zastanawia się, jak przekonać rodziców, żeby dali jej pieniądze na wycieczkę. Tak? Bo cała klasa jedzie na wycieczkę do Zakopanego. No i na jutro trzeba przynieść 200 zł. Dziecko, wiesz, jaka jest sytuacja? Potem kolejna rata 100 zł. Dasz mi? No przecież wiesz, że nie mam. Ale sama mówiłaś, że masz odłożone 200 zł. Ale to jest na życie. Ale ja chcę jechać na wycieczkę. Cała klasa jedzie. Ale Asia, daj spokój. Zresztą porozmawiamy o tym później, ojciec wrócił. Cześć. No, cześć. No i jak? No jak zwykle. Proszę do nas nie dzwonić. My do pana zadzwonimy. Nie no, wiesz, no może w końcu kiedyś zadzwonią. Wierzysz w to? No, cześć, już nie. Tato. A cześć, Asia. Tato, słuchaj, bo mam wycieczkę do Zakopanego i potrzebuję na jutro 200 zł. Zapytaj mamy. No już pytałam. No to wiesz, no. Tato, ale ja chcę żyć tak jak kiedyś. No ale Asia, no ja codziennie szukam nowej pracy. Składam CV, chodzę na te cholerne rozmowy, no co jeszcze mogę zrobić? Ale to ty jesteś ojcem, nie ja! No wymyśl coś! No robię, Asia, co można. Uspokój się. Jak ojciec znajdzie nową pracę, to wszystko będzie normy. Ale on nigdy nie znajdzie nowej pracy. No trudno mam sytuację bez tej pracy. No ale chodzę, szukam wszędzie, składałem CV, chodzę na rozmowy. No nie wiem, mam nadzieję, że ta sytuacja się wkrótce skończy, bo przecież ileż można tak dalej ciągnąć. No chciałbym, żeby było tak jak dawniej, żeby naszej córce niczego nie brakowało, żeby było tak jak kiedyś. Następnego dnia Asia czeka na swoją przyjaciółkę Iwonę. Jest przygnębiona, bo nie ma pieniędzy na wycieczkę. Nie chce, żeby klasa śmiała się z niej, że jest biedna. A wiesz co, szukałam wczoraj tej kasy w domu, no i nie znalazłam. Nie znalazłaś? No nie, nie wiem, co. Opatrz, idzie Lesicki. Słyszałaś, że ostatnio sprawdzał plecaki na wycieczce? Czy nie ma alkoholu? Żartujesz? No nie będziemy coś musieli wymyśleć. Wiesz co, bo tak się właśnie zastanawiam, ja nie wiem, czy ja pojadę na tą wycieczkę. Co ty mówisz? Wiesz co, nie jest mi chodzić po górach. No ale mówiłam, że będziemy imprezować, a nie chodzić po górach. No, ale sama przed chwilą powiedziałaś, że Lesicki sprawdzał alkohol. No ale to coś wymyślimy, no to, że sprawdzał komuś, nie oznacza, że nam też musi. Wziąłaś kasę? Tak, tak, mam. Ale no, jeszcze się zastanawiam. A i przekonam cię jakoś, chodź. Czekaj, czekaj, ziomek, sprawa jest. Ty, słuchaj, znasz tego gościa z trzeciej cechy. Asia wie, że większość kolegów z klasy przyniosła dziś pieniądze na wycieczkę. Bardzo zależy jej, żeby też pojechać. Choć wie, że nie powinna tego robić, po raz drugi kradnie pieniądze. Tym razem koledze z klasy. Się. Ja jednak pójdę na tą wycieczkę. No to super! No. No to ekstra! Dobra. Jednak ci się udało mnie przekonać. No widzisz? No to idziemy. No po prostu musiałam to zrobić. No przecież nie będę cierpieć przez to, że mój tata stracił pracę, no bo nie mam z tym nic wspólnego. No, to nie moja wina, że rodzice nie dali mi kasy. Ja po prostu chciałam jechać na wycieczkę, no jak cała reszta mojej klasy. Ja pierdzielę, gdzie jest moja kasa? Zawicki, jak się wyrażasz na lekcji, dobrze? No bo mi portfel zginął. To poszukaj takim spokojnie. To nic dziwnego. Poszukaj spokojnie. Kto jeszcze chce zapłacić? Jeszcze ja bym chciała. No, a ty niby skąd masz kasę? Twoja możesz to zabrać? Robi kompoty z ziemniaków. Małkowska, spokój, dobrze? Okej. Bardzo dobrze, moi drodzy. Wygląda na to, że jadą wszyscy. Czekamy tylko jeszcze, jak kolega Zawicki odnajdzie swój skarb w przepastnej jaskini swojego plecaka. No nie ma. Ale jak nie ma? Dobrze sprawdziłeś, poszukaj jeszcze raz. Ktoś mi kasę zakosił. Ale poszukaj jeszcze raz, na pewno jest. Ale, panie profesorze, mi też ktoś wczoraj zakosił kasę, prawda, Asia? Tak, tak, tak. No, ciekawe kto. To dlaczego tego nie zgłosiłaś?
No bo myślałam, że zgubiłam, no ale teraz wszystko wydaje się jasne, skoro Agata wcześniej nie miała pieniędzy na wycieczkę. No, ale co, ty oskarżasz mnie, że jestem złodziejką? No to skąd niby miałaś pieniądze na wycieczkę? No ale to nie twoja sprawa. Ale wystarczy na ciebie popatrzeć, jak ty się ubierasz. No to dziewczyny. Nie wierzę, że od razu tak matka by się dała. No to co, to twój problem. Uspokójcie się, dziewczyny, dobrze? Jeżeli nie macie dowodów, nie wolno wam oskarżać koleżanki. A ciekawe, co ja mam zrobić? Przecież starzy mi nie dadzą drugi raz kasy na wycieczkę. Usiądź i nie martw się, nie zostawimy tego, tak? Asia liczy na to, że nikt nie będzie jej podejrzewał o kradzieże w klasie. Rzucenie podejrzeń na Agatę, która pochodzi z biednej rodziny, jest jej w tym momencie na rękę. Jeżeli nie, to porozmawiamy sobie inaczej, dobrze? Proszę, zapisujemy treść zadania. Tymczasem w klasie pierwszej B gimnazjum trwa lekcja matematyki. Wojtek chce wygrać zakład z Patrykiem. Musi wyznać miłość nauczycielce. Ma trudne zadanie, bo matematyczka to postrach wszystkich uczniów. Zaś 6,25% otrzymało ocenę celującą. Co wymiękasz? Głowiński i Malczyk. Macie jakiś problem? Dlaczego nie zapisujecie? Nie, skądże? Cały czas piszę. Pozostałe 26 osób dostało ocenę dostateczną. Ile osób uczęszcza do klasy pierwszej B? Proszę pani, bo ja taki głupot. Znalazłem pewne zadanie i ono nie daje mi spokoju. Nie mogę go rozwiązać. Nagle zainteresowałeś się matematyką? To jakiś cud. Proszę do tablicy. Ej, tu się zatrzymaj, nie wiem, co dalej. Ktoś pomoże Wojtkowi? Dominika, proszę. Trzeba obie strony nierówności podzielić przez 7. Dobrze. Wyszło, I love you. Głowiński, co ty na głowę upadłeś? No nie, ale tutaj tak jest, bo tu jest I love you, no. Widzę, że klasa jest pod wrażeniem. Ja również. Ale zanim zostaniesz gwiazdą kabaretu, to proszę rozwiązać to zadanie na procenty. Przyda ci się do obliczenia twojego gwiazdorskiego honorarium. Upsik. Dzwonek jest dla mnie. Proszę na miejsce. Uratował cię dzwonek. Proszę rozwiązać zadanie na jutro. O Boże. No to jutro nie idę do szkoły. Schowaj ziemi, bo nie brałem plecaka. Widzieliście jej minę? Przez chwilę wyglądała to tak, jakby uwierzyła w to, co mówiłeś. Co? Ty od razu wiedziała, że to jaja. Ona się nie da nabrać na co? Za stara. No, kto jest Bebesia, co? Nie ty. Ale nie, dobra, wyszło, wyszło ci. Nie no, to było lepsze niż surfer, bacie gruchy. Nie było. Nie wiem, czemu miał służyć ten głupi żart Malczyka, ale jestem świadoma tego, że uczniowie zawsze robili i będą robić głupie żarty na lekcji. Nie będę z tego wyciągać konsekwencji. Czasami taki głupi dowcip przydaje się do rozładowania napiętej sytuacji na lekcji.